Dobra, wracamy. Jedziemy z Ethanem windą. Trzeba przejąć tą stację paliw jakoś. Bo niestety mają. Na pewno. Idziemy na górę i szukamy wyjścia. Jest tu ich ten główny statek i będzie trochę trudno, tam jest kocz. Oho, już się z nami łączy, proszę. Kapitanie Reyes, nie ma nadziei na zwycięstwo. Pogrzebiemy waszych braci, zapolujemy na waszych synów. Śmierć nie jest hańbą. Nie przestraszyłem się go w ogóle. Na pozycji! Konaki! O tak, jest w walce, kapitanie! Retribution, kierunek 040. Pokaż nam, co umiesz, kocz! Załatwię tego bydlaka, kapitanie! Ostrożnie, Gator! Jak Dawid z Goliatem, ser! Nie dziękuj. O! Co tak długo? Radio padło. Czułam, że coś się kroi. W samą porę. Grubo. Rzuć okiem na interfejs. C-12 i pojazdy zniszczone. Bez ich wsparcia będziemy musieli zaatakować wieżę z powietrza. McCallum zauważyła turbinę gazową. Zniszczymy ją i cała wieża eksploduje. Gotowy? Jestem gotowy. Dobra robota, Marines. Kosy Dobra. Was zmienią. Zrozumiano. Do boju! Dajcie czadu! Przyjąłem, sierżancie Omar. Barwy wojenne, Reyes. Robimy dym i wracamy. Kosa 2, zbliża się wróg. Gdzie jesteś? 1-1 atakują nas. Wracamy do ciebie. Lądowanie! 2-1, potrzebujemy osłony. Odbijamy się do turbiny. Zdajemy podejście. Zrozumiano, Febra. Co jest? Rośnie temperatura lub. Coś dziwnie się je zestrzeliwuje. No i git! O kurde. Uwaga! Antyszakel na to pił! Musimy rozpalić w obronę, zanim wylądujemy! Rośnie temperatura lub. No nie zniszczyłem mu. Pieprzone silniki. Tak jest! Pierwszy silnik padł! Antyszakal spada! Dobra, udało się. Eskadra szakali! Widzę. Chyba tak bez tego namierzenia. Chyba jest czysto. Aha. Okay. Możesz otworzyć turbinę od środka. Ląduj. Ląduję, próbuję. Kosa, rozumiem. Jesteśmy przy turbinie. Zrozumiano, 1-1. Kryj mnie. Robi się, szefie. O! Kuwa, salter, spokojnie. Teraz w lewo. Okej. To co, kończymy? Pewnie. Kończymy. Poproszę tą broń, ta jest lepsza. Jakie? Dobra, Salter, dobra, ty tu rządzisz. Cholera! Obrywam z dachu! Zrób coś! Zawrócę! Uważaj na siebie! Ja nawet nie wiem, gdzie kuźwa jestem. Ethan, prowadź. Mamy przesrane. Fuck!
Dobra. Turbina otwarta. Przyjęłam bliski ostrzał, korsarz. Turbina padła. Kosy, uwaga, nice. Turbina padła. Wróć do swojego szakala. Co z Gatorem? Cisza. Spokojnie, wszystko gra. Oby. Oby nie starczy. Trzeba mieć wiarę. Dobra, wracamy. Kurde, jakie te Call of Duty jest rozbudowane, nie spodziewałem się, serio. Tak mi się podoba. Jest mój wściekły pies. Hau, hau. Będzie boom! Potwierdźmy wybuch wieży. Poglądajmy fajerwerki. Jakby ktoś siedział, to Gator... Gator to jest ten w Retribution, co tam steruje, nie? Ten typek. I jebut! Uff, morda. Można uznać, że potwierdzona. No i udało się. O! Niezła flara, kosy! Jest, Gator. Już jesteś, Gator. Myśleliśmy, że już po tobie. Nawzajem! Udało nam się skupić Olympusa w chmurach! No to znikajmy stąd, zanim nas znajdą. Gotowe, korsarz. Daj rozkaz. No! Kosy, startujemy. Kuźwa, ty... Ja nie wiem, co mi się dzisiaj dzieje. Jaki głos to guziki? Systemy startowe włączone. Dajemy. Ruszam. Moc w normie. Retribution, startuj. Przyjąłem. Odpalam silniki. Retribution 19 tysięcy. Przyspieszamy. Tak jest. 35 tysięcy, Mach 1,5. Damy radę. O fuck. To Olympus. O nie. Kurwa. Ja pierdolę. Kapitan dostał! Wyciągaj! Nie mogę! No dalej! Mamy go na ogonie! Manewry unikowe! Ach, działaj, cholera! Dobra, działa! O! Działa! Wracaj na red! Gator, grzej silnik, skoczymy! Ta jest! Jezus! Brązek dostał! Trafienie! Oliś! Próbuję! Katapultujmy się! Nie! Wyląduję! Alarm zderzeniowy, ser! Katapultujmy się! Mayday! Zestrzelono nas! Dzięki, Itan. Kurwa w kadłubie! Retribution, odskoczyć! Wycofać się! Wykrywam wielu wrogów! Walą w nas wszystkim! Wycofać się z walki! Nie! Nie zostawimy cię! Gator, skacz! To rozkaz! Przyjąłem, ser! Ty, a co z nami? Wrócimy, Reyes! Słyszysz? Znajdziemy cię! Co z nami, z Zitanem? 1-4-1. What the fuck? Kapitanie, pana skafander. O nie! Nieźle oberwał. Lewe ramię urwane. Trudna sytuacja, ser. Powietrze wciąż uchodzi. Co zrobić? Odpuść, Itan. Nie mogę, ser. Jest pan dowódcą. Celem mojej misji. Kto tak mówi? Jestem maszyną, ser. Można mnie zastąpić. Nie, Itan. Jesteś moim bratem. Gadającym robobratem. Potwierdzam. Tym przystojniejszym. Rodzeństwa. Dokładnie, no tak. No jasne. To chyba koniec zabawy, partnerze. Chyba się boję. Nie no, chyba po nas wrócą. Ja też. Uziwa. Proszę nie odchodzić, ser. Ser. Pomocy! Kapitanie.
się kurwa stało? Ratowali nas? Serce bije. Kapitanie, słyszę pan? O! Kapitanie Reyes. Tygrys. Wybudza się. Bardzo ładnie. Otwórz oczy. To ja, kapitan Ferran z Tygrysa. Puls stabilny, ciśnienie w normie. To Brian Trint, lekarz pokładowy. Gdzie jest Ethan? Tutaj, sir. Jesteśmy na promie Tygrysa. Zabieram pana na Retribution. Statek, moja załoga! Statek jest w dobrych rękach. Proszę spojrzeć. Oto i on. Uszkodzony, ale cały. Kto was tu ściągnął? Porucznik Salter. Poprosiła admirała Reynsa o pomoc. Uznał jednak, że w tych okolicznościach to zbyt duże ryzyko. Reyns nie zgodził się na ratunek? Taka jest wojna, Reyes. I może to kwestia mojego wyrachowania, ale nie mam zamiaru walczyć tu sama. Wzięłam pilota, obserwatorów i poleciałam na waszą ostatnią pozycję. Jak wyliczyliście prędkość radialną? Dzięki tarciu dynamicznemu i szczęściu. Fart. Musieliśmy rozspawać ręce Ethana. Zamarzły, kiedy pana trzymał. Chronił pana do samego końca. To wzorowa postawa. Raczej straszna sprawa, sir. Nie bądź taki skromny. 5 sekund do celu. Dziękuję. Ocaliliście nas. Posłuchaj, zostało nas tylko dwoje. 50% strat to nazbyt wiele. Jest pan w domu, kapitanie. Spisała się pani na medal. Robię to, co do mnie należy. Muszę teraz wracać na Tygrysa. Bierzmy się do pracy. Ostrożnie z nim. Kapitanie, proszę, zajmę się tym sam. Ethan, idź do Mac. Niech zrobi ci przegląd. Co z panem, sir? Mną się nie przejmuj. Łatwo powiedzieć. Salt. Podobno... Gotowy? Zawsze. Załoga czeka, kapitanie. O Boże, to była mocna scena. To była mocna scena, wam powiem. Ale jakoś się udało, kurde. Ethan nas trzymał do końca. Kapitan na mostku. Sir, admirał Reyns na linii. Stary, nie marnuje czasu. Reyns na linii? A gdzie, Go. Mostek zamknięty. Kapitanie. O, dobra, tu. Dobrze cię widzieć, synu. Po pierwsze, muszę udzielić ci ściśle tajnych informacji. Spotkajmy się w gabinecie. Tak jest. Łączność. Proszę połączyć admirała z gabinetem kapitana. Tak jest. Łączę. No dobra, no to do gabinetu. Znaczy do naszego pokoju, no. Okej. Słucham, admirale. Mam informacje o sabotażyście. Nasz zespół niedawno skończył analizę agenta FOK o kryptonimie Rai. Więźniowi wszczepiono pewne urządzenie. To transponder. Ciągle nadaje. Oho. Jaką nadaje wiadomość? Łamiemy szyfr. Póki co, powiadomiłem Salter o istotnych dla ciebie sprawach. Wojna trwa, kapitanie. Nie możemy przegrać. Bez odbioru. Nie przegramy, nie przegramy. Połączenie zakończone, sir. Nie poddamy się. Co my tu... W terminalu już czekają na ciebie szczegółowe raporty. Można wybrać nową misję. Czekaj, sprawdźmy w komputerze, może jakieś dzienniki czy coś? O! Dziennik 9. Raja. Kot Salen. Dzisiaj front wreszcie wyrusza na podbój. A tu widzieliśmy. Tu i teraz unicestwimy! Rządy... Retribution do Tygrysa, odbiór. Możecie nad... Co to księżyc? Aha, to zatachnij chwili, dobra. To nic tu nie ma. To co, jaką teraz misję wybieramy? Mapa została zaktualizowana i czeka na pana. Dobra. Ja chwileczkę zrobię szybkie cięcie, zaraz wracam, bo się muszę załatwić. Dobra, jestem.
I pomyślałem sobie, że będziemy robić tak, że jedną misję sobie zrobimy poboczną, jedną główną i tak będziemy działać. Kilka ludzi. Tygrys gotów do skoku. Ale to była fajna misja. Leć bezpiecznie. Wzajemnie, kapitanie Reyes. To była fajna misja. Podobało mi się. To co, zrobimy sobie jakiś atak na statek, co? Dowództwo wyznaczyło nową misję w pobliżu Merkurego. Dostępna stała się także kolejna misja powietrzna. Ja nie chcę misji powietrznej, chcę atak na statek. Tutaj, operacja Phoenix. Lotniskowiec FOK Cerberus zaopatrywany jest w polu asteroid Księżyca Miranda. Wywiad twierdzi, że mają na pokładzie prototyp myśliwca. Zinfiltrujmy okręt i ukradnijmy prototyp. Lepszy szakal? Chętnie. IBR z tłumikiem gotowy, kapitanie. Wierz mi, bez tego nawet nie zbliżysz się do tamtego statku. Uważaj tam na siebie. Serio? No dobra, jak taką mi broń dajesz, to okej. Myślałem, że będę sobie mógł wybrać. Ser, jesteśmy w zasięgu Cerberusa na skraju pola asteroid. Będziemy gotowi do ewakuacji pana, kiedy zdobędzie. Pamiętajcie, jak będzie wylot, ściście sobie, nie? Korsarz, jak przejmiemy tego brzydala? Walniemy w lotniskowiec impulsem EMP przed abordażem. Zrozumiano, ciśniemy. 1-1, 1-2, wieża doradza uważać na asteroidy. O Jezu, jeszcze 1-2. Asteroidy. 1-1. Kosy gotowe do startu. No dobrze, będziemy rozumiem, uważać. Rozumiem, odliczanie. Start za 3, 2, 1. I shift. Nie wierzę, jak te Call of Duty jest rozbudowane. Nadal się nie mogę nadziwić. Dlaczego dzisiejsze Call of Duty tak nie jest robione fajne? Fajnie. Do ciebie, po drugiej stronie pasa. Taki półotwarty FPS. Wow! Skaner pusty, nie wiedzą, że tu jesteśmy. Ja wam ostrożnie mówię, i powoli. Trzeba robić te ataki na statki, bo oni mają też swoje własne te jakby animacje i własny klimat. Trzeba to robić. Czekaj, Salter, na mnie. Wrogi transporter przed nami. No to trzeba uważać, schowajmy się. Korzystaj z osłon, nie zatrzymuj się. Spokojnie, zobaczymy co zrobią. Wow. Widzę dwóch zwiadowców. Rozumiem. Puśćmy najpierw transportowiec. Strzelanie na skałach. Wybieraj, ja zajmę się drugim. Jeden. Nice. Lecimy. Uwielbiam tą grę, kurwa, róbcie więcej takich Call of Duty, ja pierdolę, no nie mogę, jakie to jest zajebiste. Czemu ja się tak podniecam, kurwa, ta gra jest z 2016, a jest lepsza niż, kurwa, niejedna gra z tego roku, nie? No po prostu... Infinity Ward, proszę, zróbcie Call of Duty kiedyś Infinite Warfare 2. Wrogowie z lewej. Znaczy, zobaczymy, jak ta gra się skończy, ale mam nadzieję, że pewnie coś by wymyślili dobrego i by zrobili taki półfajny, otwarty świat. Czysto, lecimy. Dawaj, Salter. Zajebiste to jest, kuwa! Yeah. Patrzcie tutaj. A Boże! Jeszcze długo się tym będę podniecał, na pewno. Dowodzenie, brawo jest na miejscu, lotniskowiec Cerberus. Zrozumiano, Brooks. Zabezpiecz perymetr i podłóż ładunki. A my tam wbijemy, kurde. I zabierzemy ten... Trzymać się nisko. I zabierzemy tego. Możemy się ruszać. Prototyp myśliwca. Na pewno nam się przyda. Dobrze nam posłuży. Może będzie miał więcej życia, ty coś. Więcej dostępnych rakiet. Zobaczymy. Transportowiec. Spokojnie, stój, Salter. Okej. Okay. Ekipa techniczna pracuje nad stożkami silnika. Czterech. Widzę. Pięciu. Ekipa naprawcza. Dwóch techników, dwóch żołnierzy. Możemy ich zdjąć stąd, albo się zbliżyć. Twoja decyzja, Reyes. No czekaj, popatrzmy, jak się powszechnią.
Nie widzę ich. Niezły strzał. Silniki czyste. Leżą. Nie wierzę. Brawo, słyszysz mnie? Udało się. Jesteśmy gotowi. Brooks, Cash, wyłączmy im silniki naszymi EMP. Jasne, podkładam bomby EMP. Podłóż EMP. Podłożony. Podaj status, Cash. Podkładam, sir. 1-2 podłożony, korsarz. O, Italinka. Zrozumiano. Wszyscy cofnąć się. Będzie boom. Będzie taki impact mocny. Dobra, udało się. Lecimy. Niecałe 3 minuty, zanim przywrócą moc. Retribution to dowódca. Cerberus jest nieaktywny. Przyjąłem. Jesteśmy w drodze do twojego sektora. Holy fuck. Zrozumiano. Jest Retribution. Mamy skeltery w strefie działań. Poderwać kosę 2, niech przechwytuje. Przyjmuję. Startuję, sir. Patrole na górze. Kontakt! Na 12! Wychodzi z wieży kontrolnej! Weźcie oczyścić teren! Przebijcie się na dziób! To prawdziwe gniazdo ostre jest! No trochę tak. Ale jakoś damy radę, bo jest zajebiście! Kurwa, gościu tu był. Fuck. Uwaga na flankę! Jeszcze jeden. Dobra, kolejny! Dobra. Uwaga na barierki! Damy radę! Jakie to jest dobre! Próbuję. Leży. Przebijmy się do hangaru. Leżą. Czy tu jeden? Dobra, leży. Mam 3 amunicji. Kurde, lekko ten hangar. Gdzie? Utrzymamy górę i będziemy pana osłaniać, sir. Jasne. Gator, wchodzę do środka. Potrzebujemy statków do ewakuacji. Przyjąłem, wysyłam. Ale gdzie? A, tutaj. Uwaga, 1-1 rusza w kierunku celu. Przyjęto. Uważaj na siebie. Wow. Jak to wygląda? O. Gdzie, skąd? Dobra, zabity jakiś. To ten? To jest ten prototyp? Do wszystkich! Mam prototyp! Wow! Siadaj i odpalaj! Mamy tu niezłą strzelaninę! Chyba lepiej robić właśnie te misje niż te powietrze. Bo one dają więcej.
Korsarz ruszył i wraca do bazy. O jebany. Widzicie, sporo wrogów, wzbijcie się w formację. Daję. Jaką kurwa formację? Jasne, zdejmijmy ich. Zrozumiano, kosza 2. Mamy tu asów, uwaga. Tu nie trzeba formacji. Zagrożenie na 9. Ethan, tu dowódca, słyszysz? Idealnie, sir. Monitoruj uzbrojenie Cerberusa, zrozumiano? Tak jest, sir. Dam raport. Czekam. Wow. Zwiewa nam. Pomagam, pomagam. Cele na prawo. Broń przeddana. Fuck. Wow. Lewa, lewa. Jeden raz. On strzela takim laserowym laserem. A! Wróg, na pierwszej. Kurwa, serio? Dowódca zdjęty, dobry strzał! Ja muszę tylko tych asów ściągać. Przyjęto. Kosy, uwaga, wieżyczki Cerberusa działają, ostrożnie! Zagrożenie na drugiej. Zrozumiano, 1-1, dzięki za ostrzeżenie, Ryder. Ja muszę tylko tych ściągać tych... Dobra. Jeszcze jeden dowódca. Tutaj lata. Zabiję dowódców, to się wycofają. Chodź tu, gnoju. No ja pierdzielę. O, dowódców, Reyes. Dobra. Zagrożenie na drugiej. Kapitanie, mamy problem. Jasna. Cerberus ma pełną moc. Ładują działo elektromagnetyczne. Zrozumiano. Kosy, natychmiast wracamy do bazy. Gator, możecie strzelać do Cerberusa. Dobra, ląduję. Lecimy, Reyes. Cer, 20 sekund do lecę. Gotowości. Cisnę w dół. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, salter. Mostek, zrzut, teraz. Zrzut za 3, 2, 1. Wow, te misje. Te misje. Ta gra mnie po prostu tak zaskakuje zajebistością i dobrym klimatem science fiction. To ja bym chciał z tego nawet serial, nie? Albo film chociaż dobry. Nie myśleli, że są bezpieczni wśród asteroid. No nie? Pokazaliśmy im, gdzie raki zimują. No to co? Epoka Cerberus nie będzie już sprawiał problemów, ser. Wspaniale! Ja nie wiem, czy jeszcze jednej sobie nie zrobić. Czy robimy te Merkury? Co tam trzeba? Dokonaj zbrojnego zwiadu kopalni KNZ. Operacja Kamieniołom będzie się toczyć nad Merkurym, kapitanie. Kamieniołom, co? No dobra, zróbmy operację Kamieniołom. Obiecałem, że jedna misja poboczna, jedna ta. Więc operacja Kamieniołom. To jest Vesta 3. Kolonia górnicza. Dostarcza surowców niezbędnych do odbudowy floty. Dzisiejsza dostawa przepadła. O 18 utraciliśmy łączność. Wszelkie próby kontaktu zawiodły. Jaką tam mają ochronę? Maszyny. Zakładów pilnują boty. A. Mamy rozeznać się w sytuacji i zdać raport admirałowi. Czyli broń energetyczna. Rekonesans. Pójdzie jak spłatka. Zobaczymy. Co mamy? Asteroida zmieniła położenie. Jej orbita uległa niestety zaburzeniu.
Mam ślad promieniowania. Dokąd wiedzie? W stronę Słońca. Odległość. Tuż przy naszej strefie operacyjnej. Nasz statek to wytrzyma? Jeśli jest dobrze załatany, poradzimy sobie. Ruszajmy, kapitanie. Ruszajmy, Gator. Przejście? Lecimy. Do skoku, na stanowiska. Alarm kolizyjny. Napęd włączony. Statek gotowy, do skoku. Ruszamy, Gator. Skok za 3, 2, 1. Raport? Kadłub został naruszony. Oh, fuck. Wytrzyma! Promieniowanie rośnie. Utrzymywać kurs! Zbliżamy się. Wyjście za 3, 2, 1. I nawet te skoki w przestrzeń są takie ryzykowne tutaj jeszcze, nie? Różnica koma 0,1. Dobry skok. Ale rezi. Gdzie jest ta asteroida? Moje współrzędne nie były błędne. Vesta 3 będzie... O tu. Potwierdzam. Wow. Vesta 3, kurs 3,3,0. Równać prędkość. Lecimy za nią. Całkiem nieźle, Gator. Gratuluję wam. Bosman, oddział Omara ma za 3 minuty czekać w hangarze. Gator, szykuj kruka i przejmij ster. Salt, idziesz ze mną. Lecimy. No jasne. Zajebiście. Kopalnie. Jak się czujesz, korsarz? Jaka jest oficjalna liczba, Salt? Czego? Poległych podczas ataku na Olympusa. 16. Aj. Słyszałeś, Mac? Łatwo nie jest. Bierzmy się do dzieła. No bierzmy się do dzieła. Kapitanie, Mac intensywnie pracuje. Teraz nad drobnym prezentem dla pana. Poka mi ten drobny prezent. Proszę na niego uważać, pani porucznik. DAN, dron automatycznego namierzania. Czwarta wersja. Strzela tam, gdzie ty. Nice! Mac w swoim żywiole. Dzięki, Mac. Przyda się. Walczycie na bliski dystans i w trudnym terenie. Nowe DAN od Mac powinny pomóc. Pomoże na pewno. Dodatkowa ochrona zawsze się przydaje. DAN, urządzenie hakujące. Granat antygrawitacyjny, elektrogranat. To jest jaka? Ogień ciągły, akimbo. A to jest broń energetyczna. Ogień ciągły i samopowtarzalny. Automatyczna broń elektryczna. Przytrzymaj kółko w dół lub górę, by włączyć tryb strzelby. Okej? Okej, to mi się podoba taki zestaw. Zatwierdź. To jest 17. Wierzę wam, wierzę mojej drużynie. Lecimy. Dlaczego ta asteroida zmieniła kurs? Pora się tego dowiedzieć. Nie jesteśmy geologami. Nabijesz się z Mac? Troszeczkę. Gibson! Co mówi pilot do drugiego pilota? Nie wiem. Jak ci leci? Ha! Pani Kruk stoi na dwójce. Oddział sierżanta już tam na was czeka, kapitanie. Dziękuję. Rozbłyski będą wam psuć awion. A ja mam ten swój prototypowy? Spokojna głowa. To jest ten C-12. A nie, my nie lecimy swoim szakalem. My tutaj po prostu wchodzimy. Jest Omar, jest Kashima. Kurde, tego nie pamiętam. Mów. Kashima, będziesz drużba. Służba, nie drużba. Tak jest. Trzyma się pan? Wciąż stoję, sierżancie. Świetnie. Jak Gitan? Mac szykuje go do walki. Twarda sztuka. Co on tak nagle go tak polubił? To nasza szansa, korsarz. No dalej. Jesteśmy gotowi. Porucznik Salter, zielone. Dopalacz za 3, 2, 1. Dobry start. 30 sekund do celu. Nasłuchuj, czy nie ma sygnałów SOS. Okej, włączam radio. Żaden marin nie był chyba jeszcze tak blisko Słońca. A... Słyszy pani? Pobiliśmy rekord. Cisza radiowa, Kasz. To rozkaz. Tempo obrotów zmienne. Mamy około minuty. 100 razy szybciej niż normalnie. Sprawdźmy jasną stronę. Wow, jak to wygląda dobrze.
przeżyć. Tego to nie wiemy. Ośrodek się sfajczył. Wróćmy, żeby zdać raport Rainsowi. Znajdźmy miejsce lądowania. To jest kiepski pomysł. Sierżancie? To pan wybiera misję, kapitanie. Nie ona pana. Lądujemy. Misja ratownicza. Tak jest. Widzę hangar przed nami. Możemy się ukryć przed słońcem. Wykonać. Przyjęłam. Ląduję. Kurde, ktoś tu serio przeżył? Nie wierzę. Nie wierzę w to. Plecaki, wzdłuż! A już plecak odrzutowy. Weźmy ocalał do domu. Za mną, uwaga! Rozstrzelenie się tutaj to katastrofa! Szyku! Stala od słońca! Ach, ten podwójny akimbo piękny. Weźmy cywilów, żywych lub martwych. Tu mamy tego Erada jeszcze. Dobra, znajdźmy cywili. Jata! Z tego kamieniołomu. Upewnijmy się, że jest czysto. Latarki! Boże, jakie to jest dobre! O Jezu, aż mi się... Przepraszam. Przepraszam za... O, mordę. Ja pierdzielę. Generatory się spajczyły. Jak nas słabnie po nas. Tak jest, następny cykl zaraz się zacznie. Musimy przejść w cień, nie ma innej drogi. Salt ma rację. Panele słoneczne zapewne wyłączone. Już czas. Gotowość. Już! Ruchy! Biegli. Dawaj. Kurwa, on ma włosy. Generator siadły, brak mocy. Kiedy świeci jest zasilanie, ale w nocy siada. Tylko ostrożnie, wykorzystamy to. To jakieś jaja. Przejdźcie to. Spalony. Mamy źródło sygnału. To on wołał? Czyli nikt tu chyba nie przeżył. Musiało go złapać na zewnątrz. Nieźle się przybiegł. Widzę całkiem sporą budowlę. Musimy dotrzeć do śluzy. Słońce zachodzi. Wow. Śpieszmy się. Za tobą, kapralu. Już! Dobra, teraz. Fuck, jak mnie znosi. Do środka ruchy! O nie! Dalej, Korsas, szybko! Oh, fuck! Ale mnie zgrzało. Zasilanie awaryjne. Włącza się w nagłych wypadach. Się chyba łapie, co nie? Idziemy dalej. Kapitanie. Może jeszcze ktoś tu przeżył. Jakaś muzyczka gra. No. Coś tu jest? Jasne. Wygląda na trzęsienie ziemi. To raczej nie straci pacjenta. Rozproszyć się. Rozejrzyjmy się tu. Halo? Jest tu kto? Tu coś jest. Odkryto zbrojownię, o proszę. O kurwa. Ktoś tu nieźle szabrował, co? Chyba tak. Ej, kapitanie! Nic tu nie ma. Mam tu coś dla pana. Co tam masz? Mami. Musimy sobie pomagać, nie? Dzięki, Kashima. Pierwsza oficer tego... Oho! Wolna? Wiesz co? Myślę, że tak. Kanadyjczyk chce poderwać. Musimy sobie pomagać, nie? Dzięki, kapitanie! Nic tu więcej zbrojowni nie było. Kurde, tylko nie wiem, czy ja tego typa 2 chcę zostawiać. Dobra, zostawię, bo ten Erat jest stabilniejszy. Jak myślisz, Kashima, gdzie teraz? Tutaj może, co?
O kurwa. O kurwa. No. Sprawdźmy, co tu jest. To się gra po prostu jak interaktywny film czy coś. Już idę. Jest tyle animacji, myślisz, tyle tego. Nie dziwię się, że ta gra ważyła 70 giga. Myślę, jest warta tego. Może i ten miał rację. O tym, że się zbuntowały? Chwila, zaatakowały ich własne boty? Nie mogą tego zrobić, co? Wow. Bunt robotów? O kuźwa, ale będzie. Terminator. Skanować sektory. Idziemy dalej przed siebie i szukamy ocalałych. Chodź, Reyes. Za tobą, Febra. Na szóstej. Ale coś czujesz, że temu... O kurwa. Coś czujesz, że temu typowi... się nie uda poderwać Salter. Dlaczego się tak poruszają? Ona jest strasznie taka... domina, mi się wydaje. Na ścianach jest krew. I taka... żywuczcza. Mamy martwego cywila. Kolejny? Ja pierdzielę, te drogi... one zaraz ma staną. Kuźwa, wiedziałem. Nic jej nie jest, Kasz. Kasz już się martwi. Światła, cykl nocny. Drony są zasilane centralnie. Trafna uwaga. Wow. Otwórzmy drzwi, Reyes. Dobra. Myślicie, że ktoś ocalał? Mam nadzieję. Na coś czuję, że same drony to są. O, fuck. Mają zasilanie, ożyły! Co za szajk! Nasilaj się! Co do chuja? Dlaczego nasze boty do nas strzelają? Nie wiem. Pełzak! Pod drzwiami! Strzelaj razem ze mną! Przepraszam! O ma... Przepraszam! Wow. Ja zrobić rozpierdol. Salter? Musimy znaleźć stację centralną, coś! Miejsce z dostępem do systemu kamer! Dobry pomysł, Marine! Kamery pomogą nam znaleźć załogę! Broń i amunicja! Bierzcie, co się da! Uwaga, OTF! Czerwone światła przed nami! To może być centrum dowodzenia! Czekamy na cień! Dach, lewa strona! Jest ich cała masa! Ja pierdolę! Dawaj, 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 dawaj! Pytanko, jaka jest szansa, że jeszcze żyją? Dowiemy się w centrum dowodzenia. Tutaj już drzwi! Mamy tu sterownię! Co za gówno, tam pieszę! Cholera! Nie chcę skończyć jak ten tutaj! Pakowanie! Robi się jasno, kryć się! Pakowanie. 10%. Trzeba przeżyć, trzeba przeżyć. Atakują! Nie dajcie im się zbliżyć! Ło, fuj! No, pieprzone terminatory! Nie! Ja pierdzielę. Światło! Światło! Chować się! Czemu ta gra jest so hard? Nie, nie chcę hakować! Atakują! Nie dajcie im się zbliżyć!
Przepraszam, Salter. Zakowanie 50 stopni. Dobry czas, Salter. O, fuck, co ja zrobiłem? Przepraszam. Dawaj te hakowanie, szybciej rób się. Hakowanie 95%. Hakowanie. Zamek oparty! Dobicie, to wejdziemy! Dobicie, dobić. Nie zatrzymujmy się, kapitanie. Głowy im wybuchają. Nie zatrzymujmy się, kapitanie. Wszystko okej? Dobra, lecimy. Idziemy dalej. O Boże, jestem spocony. Ile tu jest akcji. Dobrej akcji. Myślisz, że to wszystkie? Byłoby super. Nie. Wolę się nie dowiedzieć. Coś czuję, że tu będzie ich więcej zaraz. Ale nie sądzę, żeby ktoś tu przeżył. Czysto! Wszystko porozwalane. Kapitanie Reyes, proszę spojrzeć! Chyba mamy cywilów! Tak, to oni. Gdzie oni są? Blisko. Ano? Lądowisko. Salt, wracaj do Kruka 1. Potrzebna będzie ewakuacja. Okej. Dam znać Red, jak sytuacja. Rozumiem. Słuchajcie, zabierzemy stąd cywili. Kopalnia przed nami, prosta droga, lecimy. Sierżancie, jestem! To lecimy. Ale ja nie mam kurde amunicji. Dobra, mieli Volka. Ziemia potrzebuje surowców z tych kopalni. O Boże, Volk z termowizją. Nie, to dziękuję. O tak. Rada sobie przerobię na strzelbę. Gdzie oni są? Na 12! O! O kurwa, jak to napierdziela. Wrogi snajper! Na łączniku! Na 11! Ło! Cieszej! Parter! Na 12! Operacja kamieniołom jest chuj creepy. Snajper. Snajper! Na łączniku! Północ! Leżeć, kuba. Ło! A! Ło! Omar pomocy. Odkrywujemy cywilów i meldujemy o tym dowództwu. O fuck. O fuck. Trzeba to przeskoczyć. Namyśliłem się. Kurwa, musiałeś to mówić. Już blisko. Febra, korsarz. Jesteśmy, co u was? W powietrzu. Nieudany kontakt z Retribution. Rozbłyski zerwały łączność.
Nie wiedzą o nas, mogą być uzbrojeni. Patrzcie, gdzie strzelacie, nie chcemy wypadków. A co, jak to nie są to są cywile kamieją, ale to są... Jestem komandor Nick Reyes, mamy was uratować. Spokojnie. Dzięki Bogu. Wy dostaniecie nas stąd? Ewakuujemy was naszym statkiem. Ale ich tu jest. Co tu się stało? Mamy nagrania z kamer. Pokażcie. Nagle pojawił się ten statek FOK. Wielki otworzył ogień i zbił asteroidę z kursu. Olympus tutaj był. Nasze mechy nas zaatakowały. FOK musiało zhakować ich oprogramowanie. No i wszystko jasne. Było nas więcej, ale nigdy tu nie dotarli. Zostaliście wy. Lądowisko jest tuż obok, ale jest pokryte osłonami cieplnymi. Te materiały są bardzo wybuchowe. Przyjąłem. Do roboty! Jeszcze otworzymy wejście na lądowisko, boty się tu dostaną! Chcecie się stąd wyrwać? Ustawcie się w kolumnę. Będziemy musieli biec jak cholera. Zaprowadzę pana, ale nie ciągle zacięgnie. Hebra, korsarz otwiera lądowisko. Uwaga, ewakuacja pod ostrzałem. Zrozumiano. Na miejscu. Dobra. Ta dźwignia otwiera przesłony. Okej. Okay. Obyście wiedzieli, co robicie. Mam nadzieję, że wiemy. Lądowisko otwarte. Leć w cieniu, Febra. Marines, osłaniać cywili. Strzelajcie! Odetnij! Ewakuujemy się nocą! Przeciwnik! Ja pierdolę! Co jaja robicie? Zostawcie o ma... Już! Fajnie. Szybko, to wszystko się zaraz rozpadnie. Cywile za mną, krótkie. A! A! Co tu się odpierdala? Jeśli możecie, biegnijcie do statku. Dalej, dalej! Mam cię, kapitanie. Weź to, osłaniaj nas. Li! Kurwa! No i poli! Statki obrywają! Asteroida jest niestabilna, wycofujemy się! Wracam po nich! Nie, nie mamy czasu! Omar! Kurwa, Mar! Jap! Chwileczkę! Czekamy na Omara! Musimy spadać, sierżancie! Nie dam rady! Zostawcie mnie! Już! No nie, co ty mówisz? Misja! Bon! Salter, stój! To jest Ruska! Nie, Omar! Sierżancie! Czego statek, stop! Musimy zawrócić! Cofnij się! On wciąż tam jest, zawróć ten statek! Już po nim, sir! Zostawiliśmy go, kapralu! Nie mogliśmy nic zrobić, kapitanie! Dałem ci wyraźny rozkaz! Jestem pilotem i to ja odpowiadam za nasz bezpieczny powrót. Zawsze startujemy na mój rozkaz! Nie powinno nas tam w ogóle być. Nie ty decydujesz. Misja przede wszystkim. To słowa Omara, nie moje. Nie zostawiam ludzi, Salt. Wiesz o tym. Kapitanie, zrobił to z własnej woli. Ale nie musiał, kapralu. Dwie sekundy, Salt. Tyle czasu by nam starczyło. Potrzebowałam ich, żeby móc nas stamtąd wydostać. Gdybym to był ja. O co mnie pytasz? Zostawiłabyś mnie tam? Nie wiem. Wiesz. Kto się waha, ten ginie, Reyes. Oboje to wiemy. Nie było wyjścia. Zawsze jest wyjście. Nie zawsze. Od kiedy? Odkąd zostałeś kapitanem? Statek do kruka. Ma
Mamy raport alarmowy, kapitanie. Kiedy będziecie? Już docieramy. Jest pan teraz potrzebny na mostku. Przyjąłem. Na pokładzie są cywile. Zrozumiano. Będziemy gotowi. Bez odbioru. Ten dzień szybko się nie skończy. Musimy się skupić. Walczmy z wrogiem, nie z sobą. Masz zgodę, więc rób tak, jak uważasz. Przykro mi z powodu Omara. Mnie też, Saad. Ja pierdzielę, jaka ta gra jest mocna, nie? Pani porucznik? O nie, Ethan. Widzimy się na mostku, kapralu. Tak jest. Ja mu powiem. Tędy, proszę. O nie. Jak sytuacja? Co się stało? Wiadomość od Ferran. Ma pan ją na interfejsie. Jesteśmy atakowani! Na Olympus Mons! Zaatakowali Tygrysa. O mamy nie. Łączność z Ferran? To przez rozbłyski na słońcu. Gator próbuje ich teraz namierzyć. Czy coś poszło nie po myśli, sir? Ratowaliśmy ludzi, Ethan. Ale były problemy. Jakie to są problemy? Sierżant Omar poległ w boju, Ethan. Przykro mi to słyszeć. Gator, idziemy do ciebie no z niestety. Kapitanem. Niech spoczywa w pokoju. Smutno, no. Kapitanie? Zamknąć mostek. Tak jest. Tygrys został namierzony. Szykować się do skoku. Wykonać rozkaz. Tak jest. Saad, szykować szakale. Kruki mają być gotowe do udzielenia pomocy. Reyes, nie liczyłabym bez na to. Bez dyskusji. Tak jest. Kapitanie, informuję, że bardzo ważna wiadomość od admirała czeka na pana w gabinecie. Okej. To zobaczmy. Porucznik Salter przejmuje ster. Zobaczmy sobie wiadomość od admirała. A potem zakończymy odcinek i robimy kolejną misję. Trzeba pomóc Tygrysowi z Olympusem. Tajne informacje dotyczące jeńca o kryptonimie Raya. Zidentyfikuj się. Komandor Nick Reyes. Wow. Naszym zdaniem Raya zamierzał spłonąć wraz z SPSK. Wszczepiony mu transponder uległby zniszczeniu, co miało stanowić znak dla floty wroga. Dowództwo zakłada, że doszłoby do inwazji. Trzeba jakoś zareagować, kapitanie. Do dzieła. Bez odbioru. Okręt na pozycji, sir. Mostek wzywa. Dobrze, ale to już zobaczymy w kolejnym odcinku, co się będzie działo. Zostawiajcie łapki w górę. Subujcie kanał i do następnego. Pa, pa.